Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Każdy, kto interesuje się spontem gołębiarskim i ogląda różnego rodzaju filmy w internecie, wie, że znajdujemy się teraz na WG Kosakowo u kolegi Maćka Wudzika. Tutaj mamy te gołębie, z których się odbywa rywalizacja na WG. Tam są już przyjęte młode. Natomiast w tym roku jeszcze chcemy tutaj wzbogacić tą rywalizację, nie tylko że na WG, ale o dodatkowe loty. W związku z tym te takie białe elementy, które tu koledzy widzą, takie ramki różnego rodzaju, są to wszystko elementy ściany gołębnika, który tutaj będziemy stawiać. My tu już wcześniej przygotowaliśmy sobie te elementy w domu, a tutaj przygotowaliśmy taki prościutki, malutki gołębnik o wymiarach, będzie 2x3 metry. Tutaj będzie on stał, będzie malutka wolierka i tu będziemy chcieli mieć takie gołębie, którymi będziemy i w zimie mogli latać i przez cały sezon, po prostu żeby tych lotów zrobić dużo, ale też żeby nie było presji, tak jak tutaj Maciek nam za chwilę powie, że kiedy kończymy loty zimowe, można by było tymi gołębiami jeszcze długo dłużej lecieć, ale tryb przygotowań do rywalizacji na WG wymaga, że niestety te gołębniki właśnie muszą być opuszczone, wysprzątane, odkażone. Natomiast tutaj w tym gołębniku, który stawiamy, tak gołębi, około 50 gołębi będzie mogło sobie spokojnie latać. Postaramy się, żeby to były gołębie nie tak jak mamy na WG, te, które z przykrością muszę powiedzieć, koledzy często nie chcą przysłać rodowodów albo po prostu nie mają czasu i one zostają, wtedy jest problem, co z nimi zrobić. Natomiast tutaj chcemy wstawiać takie gołębie, które miałyby i udokumentowane pochodzenie, pochodziły z dobrych hodowli takich, żebyśmy wiedzieli po prostu, czym latamy. Tutaj Maciek, powiedz, jak ty to widzisz? Znaczy rywalizacja, no, od momentu, gdzie będą przywiezione gołębie młode w tym roku, nie wiadomo ile tych gołębi jeszcze będzie, zobaczymy jak to wszystko wypali, ale te gołębie będą uczestniczyły w lotach z WG, plus te będą leciały w lotach na moje nazwisko jako z listy oddziałowej. Tak, właśnie tu. I później po rywalizacji lotów oddziałowych będą leciały, damy im moment na wypierzenie, to wszystko będą leciały razem z tymi, które tu teraz, niektóre też zostaną na pewno, tak jak co roku, będą leciały rywalizacje lotów zimowych. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Może być tak, że będziemy nimi lecieć może jeszcze... Jak zostanie oczywiście. Jak zostaną. Jak kilka lotów jako roczne gołębie. Na przykład do A-klasy zrobimy im kilka lotów. I... Będziemy po prostu patrzeć. Zobaczymy, jak to wszystko... Ma być to wszystko monitorowane, ma być to taki Big Brother gołębiarski. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, to są to nowości, ciekawe, no. Ale tutaj właśnie teraz przy okazji właśnie stawiamy ten gołębnik. Zobaczmy, bo tak, zobaczymy. Ten gołębnik my wcześniej u nas w firmie przygotowaliśmy go w takich częściach. Tu widzimy, są takie, my widzimy tą część zewnętrzną, są to płyty poli, to jest komorowy poliwęglan. To jest specjalnie biały zrobiliśmy, będzie po prostu w gołębniku jasno, a nie będzie się nagrzewał. I tutaj mamy też jeszcze wolierę dużą z przodu, podobnie jak tutaj. Także wszystko mamy tak, zdaje nam się, że przygotowane dobrze, no to są nasze takie założenia. Jak to wszystko wypali, będziemy widzieć, ale za chwilę popatrzmy. Stawiamy gołębnik. Tutaj taką ramę przygotowaliśmy, mówiłem wcześniej, 2x3. Tak to wygląda i będziemy sobie tutaj za chwilkę ten gołębnik stawiać i kolejne etapy budowy tutaj kolegom prezentować. Tu widzimy, mamy już jedne boki postawione. Skręcanie tego jest naprawdę bardzo proste. Kiedy się ma elementy przygotowane, to jest bardzo łatwo zrobić. I teraz zobaczmy, my mamy to w ten sposób zrobione, żeby to skręcać właśnie tutaj od wewnętrznej strony. Ja powiem, dlaczego to wygląda. My moglibyśmy dać te elementy konstrukcyjne, które mamy teraz tutaj na tym pierwszym planie, te z drewna, one są zaimpregnowane specjalnym rodzajem drewnochronu. Ale po prostu wtedy by deszcz mógł na tym zostawać, śnieg w przyszłości. Natomiast tak, kiedy mamy na zewnątrz czystą płytę, niejako taką poliwęglanową, to tutaj bardzo łatwo, dla deszczu nie stanowi to żadnego przeszkody śniegu. To będzie sobie spokojnie wszystko spływało i dzięki temu wierzymy w to, że nie będziemy mieli wilgoci w gołębniku. O. Teraz tu sobie w dalszym ciągu tutaj z Grzegorzem będziemy działać. Natomiast Grzegorz przygotowuje. Skręcanie tego jest naprawdę bardzo proste. Ja jeszcze powiem, tutaj takie detale. Mamy, jak wkręty wykorzystujemy, torksy, ktoś to skręca, to wie. To się wtedy łatwo wkręca, takie normalne krzyżowe, kiedy trzeba dociskać mocno. Natomiast torksy, one mają przekrój, powiedzmy, prostokąta, walca, nie ma tej siły, która, że tak powiem, nam wybija tego bita. I teraz Maciek z Grzegorzem, weźcie tam, przyłóżcie to i zobaczymy właśnie, jak to ładnie idzie prosto zrobić. Największym, że tak powiem, chyba tutaj pracochłonnym momentem to jest to, kiedy bloczki się tutaj poziomują. My to bardzo prosto zrobiliśmy, żeby to szybko postawić. Tu mamy taki termin, że taki mamy, że tak powiem, trochę wyżej może. Taki mamy teraz dni, żeby, zależy nam, jak to najszybciej postawić, zasiedlić gołębiami, żeby no po prostu te gołębie zdążyły się tutaj zaaklimatyzować.
bo tu widzimy, Grzegorz się po kolei tutaj będzie dokręcał. To jest konstrukcja bardzo lekka, bo to całość waży niedużo i przywieźliśmy to takim samochodem dostawczym, Peugeotem, Boxerem. O, i tam dole musisz tylko przepchnąć jeszcze bardziej, nie? Maciek, wepczesz tam? Maciek tam pójdzie. Ale nie, dobra, okej. Okay. Grzegorz sobie tutaj zrobi. Bo także widzimy, kolejną ścianę mamy postawioną. O! I teraz Grzegorz już jak ma skręcić. Tak samo ten gołębnik można później bez najmniejszego problemu rozłożyć. O, kilka minut minęło. Już dostawiamy kolejny element. Także już powiedzmy te boki mamy wszystkie, że tak powiem, złożone. Tutaj będzie podłoga pełna. My tutaj płytę taką wykorzystujemy, płytę meblową, surową, 18 mm grubo, ona tutaj akurat wystarczy. Natomiast tutaj w wolierze damy ruszt, taki ruszt pokażę, może wykorzystujemy ruszt z produkcji firmy Polmar, kolegi Marka Rzepki. To jest bardzo dobry ruszt, zaraz też go pokażemy, jak wykorzystujemy. O, tutaj zdecydowaliśmy, żeby jednak takie było miejsce, żeby tego przeciągów nie było, a gołębie jak będą chciały, będą sobie tutaj mogły swobodnie wyjść. O, skręcamy, tu widzimy. Tak to wygląda na razie. Bardzo łatwo się to robi. Kilka minut. Same skręcenie nie jest pracochłonne ani czasochłonne. Bardziej pracochłonne jest przygotowanie tych komponentów, ale mamy tak zrobione, żeby to szybko wszystko ładnie szło i było lekkie. No, kręgosłupy już nie mamy takich młodych, także trzeba to sobie tak wszystko rozplanować. O, i dostawiamy przód tego gołębnika. Zbychu Leksiak taki gołębnik miał wcześniej wykonany podobną techniką, tylko był modułowy, ale z drewna. On go nazywał kurnikiem. Z kurnika wylatał czwarty gołąb, tam lotowany, czwarte miejsce w Polsce. Jemu ciutkę zabrakło. Kolegę Glandysa trochę wyprzedził, kolega Glandys wyprzedził z trzecią lokatą, ale czwarty gołąb w Polsce był właśnie z takiego malutkiego gołębniczka, dlatego o, i zobaczymy tutaj, ta technika konstrukcji pozwala też bardzo usztywnić tą konstrukcję. Ona jest lekka, ale zarazem sztywna, stabilna i nie jest taka ciężka. O. Widzimy, tak wygląda z zewnątrz. Ja tutaj do środka wejdę, jeszcze pokażę. Tutaj oczywiście ruszt można by było położyć, ale my na razie myślę, że zostaniemy przy tym, przy pełnej podłodze. O, tak to wygląda w środku bardzo ładnie wygląda. Ja też bym chciał, żeby na zewnątrz tak wyglądało. To możemy narysować, nawet tam namalować te takie użebrowanie. Natomiast tutaj my sobie to wykorzystamy na różnego rodzaju przyłożenie siodełek. Do tego typu wejściach tu u góry planujemy zrobić, żeby tutaj gołębie wchodziły. Tutaj dołączymy antenę dwupolową jedną i będziemy sobie te gołębie wchodziły. Tutaj u góry zlokalizujemy, na wolierze za chwilę będziemy tutaj montować, zlokalizujemy lądowisko. No i widzimy. Także pomalutku gołębnik staje. Na brzegi damy takie drewniane ochraniacze, żeby nam te wkręty i te rogi ochroniły. Także będziemy to mogli sobie za... Bo chcemy dzisiaj całego nie skończymy. Po prostu wymierzymy sobie jeszcze 2-3 elementy brakujące. Tę podłogę nie zdążyliśmy jej zapakować. A jutro, kiedy przyjedziemy dokończyć go, to już będziemy cały mogli zobaczyć. No i ja mam nadzieję, że już 2 pierwsze gołębie koledze Maćkowi przywiozę, żeby sobie mogły siedzieć. A później pomyślimy jeszcze o siodełkach. Oczywiście też pokażemy, jak wygląda to. Mamy też taki troszeczkę pomysł, on jest troszeczkę, już koledzy na pewno go widzieli, to jest rozwiązanie, które widzieliśmy u Manfreda Bulli w gołębnikach, to chyba też Raimund Hermes ma. Także pomalutku będziemy te wszystkie elementy składowe pokazywać. Mamy już teraz tak skręcone, przed chwilą zrobiliśmy jeszcze, że połączyliśmy te ściany zewnętrzne, tutaj tymi, widzimy u dołu tymi wkrętami. Tu używamy ciesielskie śruby, tutaj zaraz jeszcze ich więcej damy, tylko na razie nam się tutaj po prostu widzimy, po kilku miejscach złapaliśmy, żeby po prostu się nam ta konstrukcja usztywniła. Ona już jest taka sztywna. Jeszcze dojdzie za chwilkę woliera i dach i to nam wszystko całość tutaj jest bardzo dobrze zestabilizuje i też kształt ten pozwoli nam właśnie ładnie zachować. Także montujemy dalej. Jak widzimy, dokładamy kolejne ścianki. Tutaj taką wolierę mamy na przodu, to ona będzie od razu spełniała rolę tutaj wejścia. I mamy ją osłoniętą z zieloną siatką antyprzewiewową, żeby nam nie było za dużych tych przewiewów i u góry mamy zamiar zamontować taką specjalną ramkę, żeby były tutaj
lądowisko dla gołębi, to żeby one sobie swobodnie mogły wychodzić i tam poprzez te takie małe okienka wchodzić. Na razie tutaj mamy podłożenie bloczku, po prostu dopiero jak skręcimy, wtedy będziemy wiedzieć, gdzie je tutaj podłożyć. No i cała konstrukcja jest lekka, także taki gołębnik jest i łatwo i postawić, i w razie czego nawet go można rozebrać. Widzimy, mamy tą kawałek wolierki dołożony, teraz wsadzamy to część do dachu. My to zrobiliśmy specjalnie w dwóch elementach, tam za chwilę będziemy dużo dalej tam dokręcać. Na razie teraz jednak staramy się tylko... I Grzesiu, teraz do środka przejdź tam do Maćka. O, mamy w takich dwóch elementach, prawo, lewo. I teraz jak kiedy to będzie w środku, to sobie ułatwiliśmy konstrukcję. O, i teraz tak, Grzesiu, może na samym... O, tak, tak, i do samego brzegu, tak. O, Grzesiu, i teraz tak. Co? No dobrze. Teraz montujemy dach. Tu już jedną część dachu mamy położoną. Teraz mamy drugą. Dach mamy w takich dwóch, powiedzmy, połówkach. Tam na środek przychodzi taka specjalna listwa łączeniowa, aluminium z gumowymi uszczelkami. Sobie tutaj wejdę, pokażę. O, tak wygląda to tutaj. Ona się po prostu dostaje dokręcona do konstrukcji. Tak, pomalutku tutaj Grzegorz wejdzie nam tutaj. Wchodzimy teraz. O, i zobaczmy, mamy... On tu jest, widzimy, mocny, stabilny, on nam też stabilizuje. Czekaj, czekaj, Grzesiu, tutaj weźmiemy, poczekaj, ja tu ci przytrzymam. O, i tak, Grzesiu, dokręć to już tu. Aha, to wpuść, tam poczekaj, poczekaj, poczekaj. O, 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 wchodzi, o, tak, dobrze, dobrze, i teraz tutaj. Teraz, Grzegorz, weź tutaj, dokręć tam w rogu jedno. A może najpierw ty, może, Grzesiu, na tamtej stronie jedno. Co? Może tam lepiej. Tu właśnie dokręcę, nie? No to dobra, to dokręć, tu. Dobra, teraz tutaj dokręć jedno. Tu. Trochę niżej, trochę niżej, trochę niżej to musi iść, Grzesiu. Niżej. O, także dokręcamy. Widzimy, ale to cały... Kolega trzeźwy. Dlatego tak nie może trafić. To za, tam zostaw na razie. Tutaj, o, tu, tutaj Grzegorz skręci. Po kolei. No nie, tak, 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 dobra. O, i widzimy, także mamy tu... Później tam musimy oczywiście podokręcać resztę, ale widzimy, tak wygląda konstrukcja tutaj dachu. Tu, Grzesiu, jeszcze dokręć, tu. Tu w rogu. Wtedy będziemy mogli tutaj zaraz zrobić podłogę w wolierze. No, my tutaj staramy się tutaj dość w miarę szybko zrobić, żeby to poszło. Tam zobacz, wyrównaj tylko, nie? Dobra. O, i mamy, że tak powiem, konstrukcję już zrobioną. Dobrze, teraz przejdziemy na zewnątrz. Pokażemy, jak to wygląda. O. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście cały, kiedy będzie zrobiony z wejściami, tutaj zaraz ten, to będziemy też mieli możliwość to wszystko tutaj zobaczyć. Każdy etap produkcji, postawiania staramy się tutaj też prezentować. No i widzimy, mamy praktycznie dzisiaj montaż zakończony. Została nam tutaj do zamontowania ta górna część woliery. Tam chcemy takie rozwiązanie zastosować też z rusztem. Tak sobie doszliśmy do wniosku, zamiast drewnianego damy po prostu taki specjalny, taką szufladę, gdzie ona będzie od dołu miała komorowy poliwęglan, dzięki temu nie będzie tutaj padało do środka i będzie lekko pod kątem i na tym będzie te wloty, które tu widzimy podwieszane, i będzie bardzo gołębie lądować, będzie łatwo to umyć może na szlauchem, nad wężem takim, i jutro jeszcze zamontujemy tutaj zamontujemy podłogę taką pełną z płyty takiej meblowej, surowej, myślę, będzie. Także tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Zobaczmy, fajna atmosfera panuje, bo tu jest chłodno, proszę mi wierzyć, ale tutaj specjalnie przywiozę termometr. Termometr zamontujemy taki, że będzie w środku czujnik i będzie czujnik na zewnątrz. Jego tutaj zamieścimy, żebyśmy wiedzieli, jaka temperatura panuje i wewnątrz gołębnika, jaka jest na zewnątrz. Tak to wygląda. I później będziemy to wzbogacać o siodełka, o cele. No zobaczymy po prostu. Chcemy tutaj zastosować kilka takich rozwiązań, które sobie wymyśleliśmy. Na razie podoba się nam tutaj, że jest to prosto zrobione. Tutaj zobaczmy, wykorzystaliśmy ten ruszt. On tutaj jest teraz już nałożony. Tu się wygodnie wchodzi. Proszę zobaczyć, jak po nim chodzę. Ten ruszt my znamy. Akurat fajnie pasuje, bo on ma trzy takie ruszty. To jest 120 kilka centymetrów na tej szerokości w tym sposób. I tak samo 140, ile to ma, Grzesiu? Na zewnątrz ma 140, tak? Tutaj 140, tak jak stoi teraz. 120. Szerokość i 120 głębokość. Czyli sześć takich rusztów idealnie pasuje tutaj, także to fajne rozwiązanie jest, prosto się to montuje, sprząta. Tutaj będziemy, mówię, cały czas się starali
jeszcze zamontować te kamery, żeby rywalizacja, która tutaj się będzie między gołębiami odbywała, żeby była tak jak powiedział Maciek, Big Brother, będziemy tutaj mieli jedną kamerę w środku. Tutaj mamy też fajne miejsce, bo zobaczmy, tutaj jest pod daszkiem akurat miejsce, że można zamontować kamerę i ona będzie idealnie skierowana na wlot. Także na razie na dzień dzisiejszy tą pierwszą część kończymy, a jutro kiedy przyjedziemy z tymi pozostałymi rzeczami, pokażemy jak to będzie wszystko wyglądało. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i do widzenia.